Panie pośle, 20 stycznia niezależni twórcy internetowi powołali inicjatywę przeciw cenzurze. Celem tej inicjatywy jest m.in. walka z cenzurą w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy YouTube. Czy powinno powstać zatem prawo, które uskuteczni respektowanie prawa polskiego przez tego typu korporacje i poszanowanie przez nie wolności słowa? Wydaje mi się, że ta sprawa powinna być przedmiotem dyskusji. Być może także zainteresowania polskiego rządu. Widzimy wyraźną sprzeczność prawa polskiego, które gwarantuje wolność wypowiedzi. Mówię tutaj o wolnościach gwarantowanych przez konstytucję, z działaniami tych podmiotów w przestrzeni polskiej czy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bez wątpienia cenzura, której jesteśmy świadkami, preteksty, pod którymi zawieszane są konta, usuwane są profile, wzbudza oburzenie wielu Polaków. Między innymi w Brazylii 2 lata temu wprowadzono 24-godzinną blokadę dla Facebooka. Czy tego typu środki powinny mieć możliwość zastosowania przez władze? Nie chciałbym dzisiaj tego przesądzać. Musimy się zastanowić nad rozwiązaniami, które z jednej strony pozwalałyby na respektowanie praw i wolności obywatelskiej, w tym także wolności słowa, wolności wypowiedzi, a z drugiej nie narażały użytkowników tych portali społecznościowych na jakieś daleko idące niedogodności. Pan prezydent Andrzej Duda w komentarzu na temat artykułu Wall Street Journal dotyczącym Lecha Wałęsy stwierdził, że były prezydent Lech Wałęsa ma ogromne zasługi lat 80. i niewątpliwie przyczynił się do polskiej wolności. Jak pan ocenia te słowa? Pamiętam rok 90. Pamiętam nadzieję, jaką wiązaliśmy wówczas z osobą Lecha Wałęsy. Ale pamiętam też lata późniejsze. Pamiętam, że to właśnie Lech Wałęsa utrącił ustawę odbierającą ubekom emerytury. Pamiętam, jaką umowę chciał podpisać z Federacją Rosyjską, pozwalającą Rosjanom na funkcjonowanie na terenie byłych sowieckich baz wojskowych praktycznie na zasadach eksterytorialności. Pamiętam, za co został obalony rząd pana premiera Olszewskiego. Pamiętam, jak były niszczone dokumenty Urzędu Ochrony Państwa, steczki, która trafiła do rąk Lecha Wałęsy, więc moja ocena działalności pana Wałęsy jest inna. Może podyktowana jest też wielkim rozczarowaniem, jakie przeżyłem na początku lat 90. To bardzo przykre. No, tutaj nawet zasłużony opozycjonista Krzysztof Wyszkowski stwierdził wprost, że Lech Wałęsa stał po stronie ludzi, którzy mordowali i że nie ma prawa do reprezentowania Solidarności. Tutaj zgodziłby się pan z tą opinią? Ja już nie potrafię powiedzieć, po której stronie stał czy stoi Lech Wałęsa, bo Lech Wałęsa potrafi stawać co 5 minut po różnej stronie. Lech Wałęsa kandydował kiedyś ponownie w wyborach prezydenckich, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2000. Uzyskał 1% poparcie. Dzisiaj jest idolem Komitetu Obrony Demokracji i tych panów od Stowarzyszenia Obywatele RP. No to widzimy tych gentlemanów, gdy tutaj przychodzą przed Sejm.
te grupy liczą od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. No myślę, że mają też ci państwo prawo do wybierania sobie swoich reprezentantów, jeżeli chcą, by reprezentował ich pan Lech Wałęsa, no mogą z tego prawa korzystać. No, który też niedawno stwierdził, że w Polsce panuje podobno faszyzm. No to naprawdę kolejna brednia dołączona do licznych mądrości, które słyszeliśmy już wcześniej z ust pana Lecha Wałęsy.